Witam bardzo serdecznie. W nowej serii zagramy w Black Mirror. Jest to reboot legendarnej przygodówki, także może bez zbędnego gadania zaczynamy nową przygodę. O, jestem. Jestem. O, kuśtyka, biedny. Czekaj. On biegnie. A na shifcie zwalnia. Dobra, to lepiej biegnij. Ale ktoś nas goni, czy my kogoś gonimy? Kurza stopa. Wow. Muszę przyznać, że graficznie prezentuje się na razie ładnie. Failed you, son. Forgive me. I will let you down no longer. Forgive me. What are you doing? What are you doing? I co, uciekam dalej? Tylko nie pasuje mi ten kursor. Nie wiem, po co mi on tutaj potrzebny teraz. Jest jakaś różnica, czy pobiegnę w prawo, czy w lewo? Chyba nie. Tymi sodami? A któż to? Wow. Zaczyna się pięknie. Biegnij. A jakbym pobiegnął w tą stronę? Nie mogę. Ja mam tu wytyczną ścieżkę. Nieprawda. Nikogo nie zdradziłem. Co to? Le fulle cloich gion mi my hucha. Gabo jam prish gabi mi rish. You're too late! You will not get him! Co to jest? Aaa, zobacz. It must. Smacznego. It was with great joy that I received your last letter. Know that you are missed terribly here in India. If my calculations are correct and the International Postal Service is kind, this letter will keep you company as you make the final leg of your journey to Scotland. I hesitate to say anything for fear you'll think me foolish, even hysterical. Your father made it his life's work to research his family's twisted history. This and his obsession with the occult combined to unravel his poor mind. John loved his family and his family home, but he hated and mistrusted them in equal measure. So, beware of the Gordons. Blood is not always thicker than water.
your loving mother. Okej, okay. Dodano przedmiot. To możemy sobie kamerą ruszać, ale trzeba przyznać, że początek był ostry. To jest nasz ekwipunek, tak? Family of Shakes? My boy. Szkoda, że tego tutaj, że tu nie ma przetłumaczonego. No ale co radzić. Pamiętnik na razie jest nieaktywny. A wróć, nie, przepraszam. Jak ja to zrobiłem? Jest pamiętnik. Zobacz. Okej. Tu jest fajnie, bo tu jest pamiętnik przetłumaczony. Tutaj możemy to zamknąć. Ekwipunek. List od ojca Dawida. No, tutaj to już nie jest przetłumaczone, wczytywanie. To też nie jest przetłumaczone. Mother will work in the garden all day in my absence. She always does when she's worried. A jednak jest. Okej. Okay. Menu. A menu to jest. Dobra, menu jest nieważne. Tutaj coś jeszcze. A tam coś było za nim? Nie było nic. Tu coś jest. Tu w... O, zobacz. Zerknijmy przez okno. Good sir, how much longer until we reach the castle? Almost there, sir. Just like 2 hours ago. The estate really does lie off the beaten track. No i co? Nic więcej nie zrobimy? A możemy to otworzyć? Możemy. Zerknijmy, co to jest? Ekwipunek. Nie możemy tego ani przybliżyć, ani oddalić. Ale i co, tylko tyle? Wróć. Pokaż mi jeszcze raz ten ekwipunek. We have arrived, sir. Nieważne, potem to sprawdzimy. Welcome, Mr. Gordon. I'm Andrew Harrison. Mr. Harrison, it's good to finally meet you. From our correspondence, I expected you to be older. Thank you. I'll lead the way. It's quite dark already. We can continue to talk inside. He's arrived, my lady. David, welcome to Scahandu House. Lady Margaret, how kind of you to welcome me in person at such a late hour. Śmierć ojca to. An impressive building. Scahandu, though. Unusual. What is its meaning? Unusual only if you have not bothered to study Gaelic. It means Black Mirror House. Many generations of the Gordon family have been master of this house. It is a great responsibility. Perhaps the greatest a man could bear. Śmierć ojca? If I may, I would like to know more about my father's last days. It is too late in the day for such morbid talk.
You do look so very much like John, though. Angus, please show Master David to his room. Yes, ma'am. I trust you had a pleasant journey. This place is rather remote, even for Scotland. It was most pleasing, thank you. I was fortunate enough to stop off in several fascinating places on my way here. How long have you been practicing law? I came to the bar a few years ago. I'm at Chambers in Edinburgh with lawyers who have served the Gordon family for generations. I'm embarrassed to ask, but it is my job. Have you proof of who you say you are? You are David Gordon, son of the late John Gordon. Please, I quite understand. Here you are. What a curious object. Prawda, kłamstwo. Powiemy prawdę. Isn't it? It belonged to my father. He posted it to me shortly before his death. I'm not at all sure what it is. Perhaps it's something else returning home where it belongs, like its new owner. Have a good night, Master David. I shall continue my studies. Please follow me, Master David. Uaktualniono dziennik zadań. Zobaczmy. Kamienna figurka. Tego tutaj nie możemy się temu przyjrzeć bliżej, ale to widać, że jest jakaś część zamku. To jest wieża. Pamiętnik, dziennik zadań. Idź za kamerdynerem do swojego pokoju. Idziemy. This way, sir. Przecież idę. Your grandfather, his lordship Edward Gordon. Zerknijmy. There is no denying it. We are family. Tu coś było. Somebody still cares. Maybe you weren't as bad as mother believed. Grandfather Edward. Father never spoke of you, but mother never had a kind word to say. You were the worst of the lot, she said. Dobra, nic więcej tu już nie ma. Możemy to zostawić i idziemy za tym kamerdynerem. Ale tu ciemno. Może źle poszedłem? Tędy. If you would be so kind as to follow me, sir. Dobra, idę. I suppose it's hard to keep things dry, what with all the rain you get here. A most amusing, Master David. We do our best, sir. None of us are as young as we used to be. Gdzie on, właśnie. Już się zastanawiałem, gdzie on poszedł. No, ktoś nas obserwuje. It does that sometimes, sir. Uaktualniono dziennik zadań. Zaraz, za chwilę zerknę. Lady Gordon expects you for breakfast at 8, sir. Thank you. Lady Gordon called you Angus? Pleased to meet you, Angus. Yes, sir. She did. I am Mr. McKinnon. Mr. McKinnon. Yes. I'd advise you not to leave the room tonight. Ticking clocks are not the worst thing you may encounter in the house at night, if you don't know your way around. Sleep well, sir. Maybe he's more of a morning person.
Normalnie aż korci, żeby teraz wyjść z tego pokoju. Zobaczmy dziennik zadań. Dziennik zadań jest na Q, trzeba pamiętać. Zbadaj zamek. Właśnie. Zerknijmy może od tego miejsca, co? Przydałaby się jakaś latarka. O, zaraz chwilę tam pójdziemy. Znaczy się latarka, nie latarka, tylko świeczka. I got somewhat turned around following Angus through the house. Sorry, Mr. McKinnon, but I think my room is probably around here somewhere. Hold on. This looks like... Wait a moment. This is a piece of a model. Oj, oj, oj. Także miałem rację, to będzie kawałek zamka. I okazało się, że to będzie tego zamka, w którym teraz jesteśmy. Tutaj nie możemy już wejść. Tutaj coś jest, chodź, 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 chodź. Zerknijmy. In an old house like this one, sooner or later no drawer stays empty. Okej. No. Weź. Pieces of some kind of drawing. How odd. Właśnie. The candle is nearly gone. But it should do for a while once lit. The candle is nearly gone. But it should do for a while once lit. A dlaczego jej nie możesz zabrać? Zabierz ją. The candle is nearly gone. Jeszcze raz, spróbujemy otworzyć? Może teraz? Dobra, nie da się jej zabrać, ale wiemy, że tu jest ta świeczka i będziemy mogli wtedy zerknąć coś, co jest w tym pokoju, gdzie było strasznie ciemno. Tutaj nic nie ma. A jeszcze miałem tu zerknąć, bo tutaj coś, właśnie tu coś było. Mr. McKinnon lifted you up with ease. Przeczytaj. Some obscure local law that required me being here in person. I would probably never have come. A pigeon amongst the cats. Sorry to inform you of death of John Gordon. Stop. Please return to Scahundu House. Stop. Andrew Harrison, lawyer. Stop. Not many matches left. Ale będziemy mogli odpalić świeczkę. This handsome, cheery, sober man. He's not the one I remember from my childhood. I should get a new passport. This one's filling up. Okej, tu chyba będzie wszystko. Tak. Tu będzie wszystko. To możemy sobie odpuścić. A jeszcze mi pokaż ten inwentarz. Pudełko zapałek, kamienna figurka, list. Gdzie są te? Zdjęcie tu gdzieś było potargane. Pamiętnik, dziennik zadań. A parting gift from mother. To light my way in the darkness, she said. Na pewno. Kurczę, wziął te zdjęcie potargane i teraz nie wiem, gdzie je włożył. Użyj, nie będziemy teraz spać. Teraz idziemy odpalić tą świeczkę. Uda się, czy się nie uda? Zaświeć. Ah, just what I need. No i pięknie. No to może zaczniemy od tego pokoju. I will put your high praise of Scottish water to the test, father. Later. Dziękuję. Idziemy.
zwiedzać zamek. Idź, idź. Długie są ładowania, ale to nie powinno przeszkadzać. More pieces of the same drawing. Maybe I can make out what it shows if I had enough of them. Aha, czyli jak nazbieram ich więcej, to będę mógł. Będę mógł sobie je ułożyć. Okej. Muszę pamiętać, tutaj coś było. Ale jeszcze. Tu zerknijmy, nie, tutaj nic nie ma. Tutaj chodźmy. Nie ma nic. W tym miejscu coś na mnie patrzało. Tu jest obraz. Obraz nieważny. Tu jest jakieś okienko. Co to jest? Zmieszczę się. Tylko tyle? No dobra, no to idziemy dalej. No, this isn't right. There should be a room here. Powiedz coś, zwróć uwagę na siebie, nic nie rób, słuchaj. No, this isn't what I need either. Where is it? Eavesdropping, Mr. Gordon? That's hardly proper. Wcale nie podsłuchiwałem, kolego. Selected poems by Edgar Allan Poe. Take this kiss upon the brow, and in parting from you now, thus much let me avow. You are not wrong who deem that my days have been a dream. Yet, if hope has flown away in a night or in a day, in a vision or in none, is it therefore the less gone? All that we see or seem is but a dream within a dream. A dream within a dream. Teraz wypadałoby iść na dół i z nim porozmawiać i się jakoś wytłumaczyć. Is this what father meant by a family of snakes? Wouldn't it be more comfortable working here? That's Lady Gordon's private desk. It would be improper for me to use it. Wouldn't it be more comfortable working here? That's Lady Gordon's private. Dobra. Pokaż mi to jeszcze raz. Znajdź sposób, aby otworzyć biurko w bibliotece. No dobra. Postaram się to jakoś zrobić. Tu coś jest, nic tu nie ma. Powiększymy sobie jeszcze troszkę. Despair by a man called Howard Phillips Lovecraft. Ghastly shades of bygone gladness, clawing fiends of future sadness, mingle in a cloud of madness ever on the soul to lie. Thus the living, lone and sobbing, in the throes of anguish throbbing, with the loathsome furies robbing night and noon of peace and rest. But beyond the groans and grating of abhorrent life is waiting sweet oblivion, culminating all the years of fruitless quest. The words of a troubled soul. Idziemy dalej. Tutaj już nic nie ma. Tu nic nie ma, tu są kolejne książki. No dobra, dawaj. The Castle of Otranto by Horace Walpole. I started reading this, though never got round to finishing it. The gentle maid whose hapless tale these melancholy pages speak. Say, gracious lady, shall she fail to draw the tear adown from thy cheek?
Ghosts, legends, ancient history. Where's the rest of them? Ktoś sobie pożyczył chyba. Dobra, no to teraz możemy zejść na dół. Jest tu są tu w ogóle sody? Chyba są. Tędy. Tu ktoś powyciągał parę książek na ziemię. Gdzie on jest, ten gość? Tutaj. If you don't mind, I have a system and don't want to mix things up. Lady Gorton is very keen on confidentiality. Of course. Hiding something, are we? Porozmawiaj. Jego praca, dziedzictwo. That looks daunting. Daunting, but rewarding and fascinating. Fascinating? Yes, indeed. The history of the Gordon family goes back a long way. So it's true we are one of the oldest families in Scotland. Oh, much more than that. The Gordons have owned this land back into antiquity, before records were even kept. Add to that some unique and unusual local laws. Well, it can be a challenge, but a welcome one. Did you know my father? I was called to the house shortly after your father arrived. Why did that need a lawyer? Those complex local laws I spoke of were to blame. Your father left when Edward died, so none of the required legal formalities to transfer the house were observed. Does that mean... Not at all. There will be no issue with transferring the estate to your name, if that is what you wish. Have you had a chance to examine my papers? I have, and am delighted to say that everything is in order. I would not be doing my job if I didn't warn you that with Edward dead and your father absent, the family fortune has somewhat diminished over the years. However, the real treasure is the castle and the grounds themselves. I haven't spent as much time as I'd like here, but it is a unique place. Well, it's been a long day. I bid you good night. I'll get myself something to read and then head to bed too. Good night. Ej, dziwny spadek klatek jest w tej grze. Jakby z optymalizacją było coś nie tak. No dobra, zerknijmy, może tutaj coś znajdziemy ciekawego. Co nas zainteresuje, ale... Ale wątpię. Tutaj nic nie ma. Dobra, chodźmy teraz na tą drugą stronę, może tam coś znajdziemy. Zamek olbrzymi, także będzie co zwiedzać. Tutaj nie mogę wejść. Tutaj też nie przejdziemy tam tyłem? Przejdziemy... Nie przejdziemy. Nie przejdziemy, także trzeba iść tędy. Chodź, chodź. Tu kolejny obraz, jakaś skrzynia. Dobra, tu nic nie ma. A jeszcze no, nieważne. Chciałem zerknąć na te książki, które były na ziemi porozrzucane. Ale tu duże pomieszczenie kolejne. My tu spędzimy chyba całą noc. Także jest opcja, że nie wyśpimy się na spotkanie. None of them seem to have made it past middle age. Exquisite craftsmanship. I doubt our family could afford a marvel such as this nowadays. Okay, tu są schody do góry. Znajdź sposób, aby otworzyć biurko w bibliotece. Dalej mamy to jedno zadanie do zrobienia. Nie, 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 do góry nie idziemy. Tu jest główny hall. Także tutaj raczej nic nie znajdziemy, tak mi się wydaje przynajmniej. Zaraz pójdziemy sobie tam w prawo. Tu są jeszcze jakieś drzwi.
To też są kolejne drzwi. Tutaj coś jest? Chyba nie. Dobra, tam dalej nie można iść. Także chodźmy tu. Gdzie jestem? Przestraszyłem się. A pan to kto? Siedzenie po ciemku. On chyba jest niewidomy, także jemu to w Sierra dno. Czy jest ciemno, czy nie? I didn't see you there. You gave me quite a fright. You are? I'm the one who keeps the house from being covered in weeds. Name's Rory. Pleased to meet you. I'm David Gordon. Aye. I tend you were coming today. Why are you sitting in the dark? There's enough light for me, laddie. Oh, your eyes. I'm sorry, I didn't realize. I see more than most do, son. How long have you worked for the Gordons? Always been a gardener, and I do some fishing. The luck's a bonny place. Calms the nerves. Did you know my father? I did, aye. Shameful what they did to him. What do you mean? Who is they? I'll leave you to your supper then. Being a Gordon can be a curse, laddie. Your father kenned the hard way. Mind you dinna follow in his footsteps. Fuj, wytarł w niego rybę. Dobra, zerknijmy, co tu jest. Blood, not human, I presume. A mogę to wziąć? Better safe than sorry. No i mamy broń. Jeszcze coś tu jest ciekawego? Tu coś jest. Otwórz. This might come in handy. Dodano przedmiot. Zaraz będziemy szukać. Co to za przedmiot? Zobacz, tam pójdziemy zaraz. Spokojnie. Zobacz, zobacz. A którędy ja w ogóle tutaj wszedłem? Chyba tędy. Tak. Dziwnie kamera się porusza. O właśnie, to jest ten. Tędy żarcie dawają. Wydaje mi się, że... Co to kurde było? Wydaje mi się, że... Tamta... Winda może mi się kiedyś przydać. Rory just disappeared into the darkness. The cellar can wait till tomorrow. Okej. Okay. No to już jedno wiemy. Możemy sobie stąd pójść.
Tam też nic nie było. To zostały mi jeszcze dwa pomieszczenia. Znaczy inaczej, dwa pomieszczenia. No tak, dobrze. Dwa pomieszczenia, w których mogą być kolejne pomieszczenia. Tutaj nas jeszcze nie było. Wow, 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 tu jest babcia. Lady Margaret and Edward. How young they look. But who are the others? You really know very little about your own family, David. Dobra, zerknijmy, co jeszcze jest z tą kobietą tutaj. Ona sobie tam śpi, my tutaj sobie poszperamy, ale i tak nic nie ma. A peculiar place to spend the night. I best not wake her. How dare you? No, I will never. It's not true. It's all lie. An impressive collection. Grandmother's obviously a music lover. I'll give that a spin later. I'll give that a spin. Dobra. Tu będzie już wszystko. Tak, tu będzie wszystko. Idziemy stąd. Nie trafiłem. I jeszcze tutaj jedno pomieszczenie. Tu są dwa, tu jeszcze. Nie, dobra, tu nie ma, tu jest wnęka. Idziemy dalej. Tu pewnie się wszyscy spotkamy na śniadaniu. I są drzwi na dół. Na się ten przejście na dół. Sody. Sody na dół. Somewhere out there they found father. Or rather what was left of him. What a cruel way to take your own life. On the morrow, I will explore the grounds, as soon as the sun is up. Dobrze, tak zrobimy. It's too dark outside to speculate about the size of the estate. Who would tear up photographs, given the painstaking process surrounding their creation? Kawałek zdjęcia. Dobra, zerknijmy sobie na dole. Must be hard to keep this place clean. Okej. Ja bym może proponował zakończyć. Just how old is the Gordon clan? For all I know, it could stretch back to Roman times or even further. I w tym miejscu zakończymy nasz pierwszy odcinek. Pamiętajcie, żeby zostawić po sobie kciukasa, jakiś komentarz. Ja już dziękuję i do usłyszenia. Bye.